Okres letni jest wyjątkowo trudny dla wszystkich automobilistów, ponieważ zbieramy podczas trasy dużo owadów. Jak się ich pozbyć? Jaką chemię użyć? Cześć, zapraszam Was na kolejny materiał, w którym zrobimy test dwóch produktów. Owady na tym aucie były zbierane od kwietnia, a w tym czasie zrobił dużo tras. Mamy zatem całe cmentarzysko, na którym możemy testować. Najlepiej testować dwa produkty, no bo ta powierzchnia jest tutaj ograniczona. Pierwszym produktem będzie Hyper, który jest świeżym produktem, może nie świeżym ogólnie, bo chłopaki mają go w ofercie już od dłuższego czasu, natomiast na naszym kanale jeszcze go nie było, bo czekałem właśnie teraz na ten ciepły, robaczkowy okres. Natomiast drugim produktem, żeby mieć dobre odniesienie, będzie Allegrini Go Go Insect, które jak wiecie uwielbiamy od lat i uważamy za jeden z najlepszych produktów i myślę, że będzie to najlepsze zestawienie. A jeżeli mówimy już o płukaniu po trasie, to oczywiście myjnia bezdotykowa, a jak bez dotyki jesteście z naszej okolicy, to oczywiście Washpoint. Przed aplikacją jakiejkolwiek chemii, a w szczególności tak mocnych produktów, jakimi są te do usuwania owadów, pamiętajcie, żeby poczekać, aż powierzchnia lakieru ostygnie. Część kierowcy spryskana Hyperem łącznie z plastikowym lusterkiem. Dodam, że jest to nielakierowany element. Z niego zawsze łatwiej zmyć te owady, no ale też zobaczymy, jak się sprawdzi. Strona pasażera Go Go Insect od Allegrini i tutaj mała uwaga, nie zdziwcie się, ponieważ ja mam go w kolorze różowym, który był przez wiele, wiele lat. Od zeszłego roku była zmiana i jest w takim lekko żółtawym odcieniu. Temperatura w granicach 20 stopni, jest wyczuwalny wiatr, więc idealne warunki, żeby sprawdzić czas, jak długo poszczególne produkty mogą leżeć. I to, co od razu mi się rzuca w oczy, to Allegrini jednak trochę szybciej wysycha, mimo że aplikowałem go później, więc duży plus dla Hypera za czas pracy. Ok, to teraz jeszcze delikatnie rozetrę produkt palcem, żeby zobaczyć, jak wygląda rozpuszczanie owadów. Tutaj widzę, że jest to na bardzo podobnym poziomie. Minęło kilka minut, dopryskam ponownie zarówno jeden, jak i drugi produkt. Zawsze staram się to robić, ponieważ jedna aplikacja, ten dosyć szybki czas odparowywania, może uniemożliwić dobre zadziałanie chemii. I teraz czas na płukanie. Powiem Wam, że jest to pierwsze bezpośrednie zestawienie Hypera i Go Go Insect od Allegrini. Natomiast mam wrażenie, że ta powierzchnia po Hyperze wygląda lepiej. W sensie te owady są lepiej rozpuszczone i troszeczkę łatwiej mi je jest wypłukać wodą pod ciśnieniem. Aha, i jeszcze jedna ważna uwaga, w tym przypadku mamy samochód kompletnie niezabezpieczony. Tu nawet nie ma żadnego quick detailera, więc tym bardziej jest to lepszy okaz do testów, ponieważ jeżeli byłby jakiś quick detailer, wosk czy też powłoka, to wiadomo, że zmycie owadów jest dużo prostsze. I tutaj pewnie pojawi Wam się pytanie, co z bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o używanie tych produktów na powierzchniach zabezpieczonych powłoką. Nie martwcie się o to, śmiało możecie aplikować zarówno jeden, jak i drugi produkt. Jeżeli chodzi o woski, to zależy. Jeżeli mówimy o woskach tych hybrydowych, syntetycznych, no to nie będzie żadnego problemu. Jeżeli mówimy o woskach naturalnych, no to może dojść do lekkiego, nie chcę powiedzieć usunięcia, ale jednak nadszarpnięcia wosku. Z drugiej jednak strony pamiętajcie, że ta chemia działa tylko bezdotykowo. Jeżeli byśmy dodali mechanikę, czyli zaczęli to wzruszać gąbką, to wtedy byłoby większe prawdopodobieństwo zmycia.
Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli chodzi o Bivaxa od Hypera, no to duży plus za czas pracy, mimo tego przewiewu, który zawsze towarzyszy nam na myjni bezdotykowej. Jeżeli chodzi o właściwości takie rozpuszczające, myjące, było dosyć podobnie, chociaż też mam wrażenie, że Bivax spisał się troszeczkę lepiej od dobrze znanego, myślę, i Wam GoGo Insecta, a nam na pewno, ponieważ używamy tego produktu od lat. I myślę, że Hyperem musimy się tutaj mocno zainteresować i dalej wdrożyć go w kolejne testy, więc 5-litrowa baniuszka z pewnością musi wylądować teraz w naszej pracowni, żeby chłopaki mogli na niej jeszcze dłużej popracować. A swoją drogą jestem ciekawy, jakie są Wasze opinie na temat Bivaxa, jeżeli już go używaliście. No o Allegrini, no to też oczywiście zapytam, ale tutaj myślę, że wszyscy są zadowoleni od lat z tego produktu. A jeżeli macie jeszcze jakieś inne produkty do usuwania owadów, które chcielibyście, żebym sprawdził, dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!